Cześć, tutaj Ola i witam się z Wami bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I dzisiaj, tak jak możecie widzieć po tytule, przychodzę do Was z materiałem, z filmem, gdzie chciałabym opowiedzieć co nieco o książkach, o których niestety wydaje mi się, że nasze polskie bookmedia trochę jednak milczą i o których zbyt wiele się po prostu u nas na naszym tym polskim książkowym poletku w internecie zbyt dużo nie mówi. Przyznam szczerze, że inspirację do nagrania tego filmu zaczerpnęłam od Marty z kanału W Pełni Poczytalna. Ona nagrała kiedyś taki film i już wtedy, kiedy właśnie oglądałam ten film u niej, to pomyślałam sobie, że to jest naprawdę świetna forma, aby po prostu powiedzieć tutaj o książkach, o których, no tak jak powiedziałam już wcześniej, zbyt wiele osób mogło nie słyszeć i które gdzieś tam, no nawet do Was po prostu nie dotarły, a które w moim mniemaniu jak najbardziej dotrzeć powinny i które na tą uwagę zasługują. Także bez zbędnego przedłużania przechodzę już do tych książek. A poza samym filmem Marty, i w ogóle nie wiem, czy Marta o tej książce nie mówiła w tym filmie, już teraz tego nie pamiętam, ale ostatnio przeczytałam dwie takie książki, o których bardzo mało słyszałam, które zupełnie gdzieś tam były mi obce i których nigdzie w internecie nie widziałam i one też tak były takim buforem do tego, aby wreszcie się za ten film zabrać. Więc przejdę do nich teraz. Co prawda ja o nich mówiłam dosyć niedawno na kanale, ale jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to no to teraz będzie mieć okazję. A więc pierwsza z nich to Tęsknota Gaela Faye. I to jest książka, która została napisana już w 2016 roku. Mówię już, więc może to nie było aż tak dawno, ale patrząc na to, jak teraz książki niestety ponownie bardzo krótko żyją, no to jednak już te 8 lat temu ta książka została właśnie napisana i uważam, że to jest tytuł, na który naprawdę bardzo mocno warto zwrócić swoją uwagę, a który już w ogóle nawet nie jest dostępny w takiej zwykłej dystrybucji, w sensie nie można kupić na przykład na takich największych księgarniach internetowych jak Empik czy Świat Książki. Jest tylko dostępna z drugiej ręki, przynajmniej ja kupiłam ją na Vinted i polecam Wam właśnie gdzieś w jakichś antykwariatach, czy w może jakichś takich księgarniach właśnie ze starszymi tytułami, czy chociażby na takich portalach jak Vinted sobie tej książki szukać, bo tak jak powiedziałam, naprawdę warto. Jest to tytuł, który absolutnie rozbraja, który absolutnie gdzieś potrafi złamać nasze serce, dlatego że mamy tutaj przedstawiony obraz wojny, takiej tak naprawdę, nie wiem, czy to można nazwać wojną, nie no, jakby wydaje mi się, że tak, ale jest to koniec XX wieku i sam autor też właśnie pochodzi z kraju o nazwie Rwanda, w którym były oraz nadal ten konflikt jest, nadal gdzieś tam występuje, ale właśnie pod koniec tego XX wieku pomiędzy plemionami Hutu i Tutsi doszło do wielkiej masakry, do wielkiego ludobójstwa i właśnie ten konflikt, ten też autor opisuje, on pisze o tym, wiadomo, jakby teraz, jakby w sensie z perspektywy, wiecie, dorosłego mężczyzny, ale opisuje to tak, jakby widziało to dziecko i też to jest takie fabularyzowane, więc to nie jest, że wiecie, ja byłem, ja widziałem, więc to też jest tak w ciekawy sposób ugrane. I ta książka naprawdę, tak jak powiedziałam Wam przed chwilą, jest strasznie poruszająca. A więc uwierzcie mi, że jest to twór, który naprawdę powinien Was zainteresować i o którym szczerze uważam, że powinno mówić się dużo, dużo głośniej. I przechodząc do kolejnej pozycji, którą również czytałam w jakimś tam w ubiegłym miesiącu, w maju, jakoś na początku maja, koniec kwietnia, początek maja, chyba właśnie wtedy ją czytałam. I był to Hamnet. Pozycja, po którą sięgnęłam dzięki Łukaszowi, Talking Cloud, naprawdę wielkie dzięki Łukasz, gdyby nie ty, to po prostu nigdy bym się o tej książce prawdopodobnie nie dowiedziała, a jaka to by była wielka strata moja oraz Was, jeśli jeszcze o niej nie wiecie, chociaż ja w ostatnim czasie staram się właśnie o niej trąbić. Hamnet to książka, gdzie tam można sugerować się po tytule, mocno powiązana z najbardziej chyba wybitnym angielskim pisarzem, czyli oczywiście Williamem Szekspirem. Niemniej jednak samo imię oraz nazwisko tego też twórcy w tej książce ani razu nie pada, dlatego że bardziej zwrócona jest uwaga właśnie na jego rodzinę, w szczególności na jego żonę Agnes oraz trójkę jego dzieci, w tym chociażby samego tytułowego syna, czyli Hamneta, który w tej książce też traci swoje życie i ta książka jest właśnie w dużej mierze, powiedziałabym, że o żałobie właśnie nad stratą zmarłego w młodym wieku syna, ale także o pięknych gdzieś właśnie relacjach między tymi bohaterami, dlatego że te więzi tutaj, które Maggie Farrell opisuje, są naprawdę przepiękne. Ta miłość chociażby między właśnie Agnes oraz
oraz tym jakby mężem, czy też właśnie ojcem, dlatego że z imienia i nazwiska mówię William Shakespeare, prawdopodobnie, jak się domyślamy, no nigdy nie jest nam tutaj przedstawiony, ale ta ich więź no, była przepiękna, tak samo jak i więź między, jeszcze mówię, tak naprawdę każdym z tych bohaterów, więź między tymi dziećmi a rodzicami, między samym tym rodzeństwem, no absolutnie można się nad tym rozpływać, tak samo jak nad opisami przyrody w tej książce, ponieważ natura odgrywa tutaj niezwykle ważną rolę, to jest też w ogóle wiek XVI, więc te obyczaje, gdzieś też tradycje są, wiecie, no takie właśnie osadzone w tamtym czasie. No ale poza tym właśnie ta natura, którą Maggie O'Farrell po prostu kreuje niesamowicie i ja się czułam po prostu, jakby ona była takim oddzielnym bohaterem, to raz, ale jakby ona mnie po prostu przeteleportowała do takiej magicznej krainy. No i samo zakończenie też jest absolutnie zapadające w pamięć, niesamowicie, po prostu takie no, cudne, piękne, aż ciężko to inaczej opisać, ale bardzo rekomenduję Wam właśnie zainteresowanie się tą pozycją. No a niestety u nas w Polsce jest ona bardzo mało znana, a za granicą w ogóle ta książka dostała, ta autorka dostała tą nagrodę Women's Prize for Fiction, więc no to jest bardzo głośny twór. Bardzo mi jest przykro, że właśnie u nas, w naszym kraju tak niewiele osób o niej słyszało, ale mam nadzieję, że właśnie dzięki temu filmowi gdzieś tam o niej usłyszycie. No i kolejna książka, to już coś, co czytałam jakiś czas temu, bo pamiętam, że w grudniu w ubiegłym roku, w czasie kiedy robiłam sobie, pamiętam, tatuaż, więc to musiało być właśnie jakoś w połowie grudnia ubiegłego roku. Jest to pozycja Nic, tylko pył. Ja o tej książce słyszałam, zresztą jak w sumie o większości z nich wcześniej, bardzo, bardzo mało. A żałuję, w sensie jakby żałowałabym, gdybym jej nie przeczytała, dlatego że uważam, że jest to coś naprawdę takiego ciekawego i intrygującego, mimo tego, że to jest pozycja wydana też przez właśnie wydawnictwo Odyseja, więc niby dla młodzieży, ale wydaje mi się, że nawet starsi czytelnicy dobrze się w niej odnajdą, dlatego że to jest taka pozycja mocno refleksyjna, trochę filozoficzna, bo mamy tutaj właśnie rozmyślenia nad sensem życia, w ogóle nad takim celem tego wszystkiego, po co my tutaj jesteśmy, ale i też mocno nad takim no gdzieś tam trudem tego wszystkiego oraz taka duża trauma też w tej książce jest przedstawiona, więc na pewno ta książka nie jest też dla takiej młodszej młodzieży, tylko takiej starszej bym powiedziała. No i też ciekawe jest to, że to wszystko ma taką otoczkę science fiction, dlatego że jeśli chodzi o historię w takim dużym skrócie, to mamy tutaj głównego bohatera, który ma bardzo trudne życie. On jest tam nastolatkiem, ale w jego życiu wydarzyło się w ostatnim czasie bardzo wiele złego i jego cyklicznie porywają kosmici i w pewnym momencie podczas pewnego takiego porwania dają mu oni taką informację po prostu, że za chyba 144 dni w Ziemię uderzy jakaś asteroida czy coś takiego, w każdym razie życie na Ziemi przestanie po prostu istnieć i oni dają mu taką możliwość, że za pomocą przyciśnięcia po prostu jednego guzika on może cały świat ocalić. No i wydawałoby się, że oczywiście on to zrobi, niemniej przez to, że jego życie wygląda w ostatnim czasie tak, a nie inaczej i że jest on po prostu takim no bardzo smutnym, pełnym traumy, pełnym takiego załamania młodym człowiekiem, to zastanawia się on, czy on chce to zrobić po prostu. I mimo tego, że to może wydawać się absurdalne, to kiedy zagłębiamy się w historię tego bohatera, to coraz bardziej to rozumiemy, że te jego wątpliwości stają się dla nas jak najbardziej zrozumiałe. Ta książka jest bardzo angażująca, bardzo ciekawa, no też w ogóle sam koncept, prawda, ale też napisana w taki bardzo ładny sposób, więc mimo tego, że jest to książka młodzieżowa, to rekomenduję ją także starszym czytelnikom. Uważam, że jak najbardziej odnajdą się w niej oni i wiele z niej wyciągną. I przechodząc do pozycji następnej, jest to Jutro, jutro i znów jutro. Ja tę książkę akurat pokazuję Wam po angielsku, bo taki też mam egzemplarz, ale w ogóle ta książka właśnie za granicą, w Stanach podejrzewam, ale za granicą zdobyła niezwykle dużą popularność. Ona ma teraz nie wiem ile, więc Wam może tutaj wstawię, ale ona ma chyba prawie milion opinii na Goodreads, więc no to jest strasznie dużo, a w Polsce no ja naprawdę niewiele o niej słyszałam. Kompletnie tego nie rozumiem, bo uważam, że jakby ja ją wciskam, no może nie każdemu, ale jejku, sery, no zainteresujcie się nią. Ludzie, naprawdę! Jeśli o niej nie słyszeliście, to jest to pozycja, w której w ogóle sam pomysł na fabułę jest bardzo ciekawy, dlatego że
tutaj, kiedy mówi się w ogóle o tej książce, mówi się, że gry komputerowe odgrywają w niej bardzo dużą rolę. I to na początku trochę mnie zniechęciło, powiem wam szczerze, dlatego że ja nie jestem w ogóle typem gracza. Ja grałam jedynie w życiu swoim Simsa albo jakieś papas, coś tam, więc jakby kompletnie ten świat gamingowy nie jest mi znany. No ale właśnie, nasi główni bohaterowie to jest w ogóle gdzieś końcówka lat 90. Są młodymi ludźmi, młodymi nastolatkami. Mamy tutaj właśnie dwójkę przyjaciół, dziewczyny i chłopaka, Sadie i Sama. I oni interesują się właśnie grami komputerowymi i wpadają na pomysł, aby zrobić swoją grę komputerową. No i to im się udaje i zupełnie niespodziewanie robią oni na tym wielki biznes. Wiecie, to jest właśnie końcówka lat 90., więc wtedy to nie było już takie popularne i łatwo było się gdzieś na tym wybić. Oni zyskują, mówię, wielkie pieniądze, wielką sławę, a to wszystko zupełnie niespodziewanie. Oni, młodzi ludzie w tym wszystkim, nie dość, że no w ogóle sami wchodzą w dorosłość, to jeszcze te relacje między nimi, w jaki sposób to będzie się dalej toczyło, no bo przez to, że stworzyli razem firmę, są teraz zobowiązani do tego, aby ta relacja dalej trwała. Mamy też jeszcze jednego ich takiego kolegę, który trochę z nimi współtworzy ten biznes. I poza tymi grami komputerowymi, bo one faktycznie no grają gdzieś, jakby nie było, no znaczną rolę w tej książce, ale też nie ma o tym mimo wszystko aż tak bardzo dużo i ja absolutnie nie czułam się tym przytłoczona. To jest to po prostu taka historia o tym trudnym właśnie wchodzeniu w dorosłość, o tej relacji między nimi, bardzo przejmującej i naprawdę tak ciekawie skonstruowanej. Ja bym tą książkę trochę wrzuciła do tego worka Sally Rooney vibe, ale no już chyba wydaje mi się, że jakby znacie mnie, wiecie o co mi chodzi i ja gdzieś takim, tak to już określam i jeśli jesteście moimi stałymi widzami, to na pewno wiecie o co mi chodzi, ale to jest taka historia właśnie coming of age i mi się ona ultra podobała, naprawdę wciągnęła mnie niemiłosiernie, była też bardzo ładnie napisana, bo to nie jest książka dla młodzieży, a po okładce mogłoby się tak wydać, w sensie może to, że nie jest dla młodzieży, ale ona jest też na pewno dla starszych czytelników, nie jest tylko dla młodzieży, a jak już to na pewno dla takiej starszej młodzieży, więc no mówię, niestety ubolewam nad tym strasznie, że ona w naszym kraju nie zyskała na popularności, także mam nadzieję, że dzięki temu mojemu odcinkowi do kogoś z Was trafi informacja o jej istnieniu. Także przechodzimy do kubki numer 2. Będzie jeszcze jedna książka, której nie ma w formie fizycznej, ale aż dziwne, że mam w filmie książki, które mam na swojej półce wszystkie, bo jak wiecie, ja często biorę z biblioteki książki albo słucham ich w audio. Także okej, nie rozwodzę się nad tym już, bo to nie jest teraz istotne. Także kolejna książka to Jezioro Blanki Belowej i jestem wręcz pewna, że większość z Was o tej książce nie słyszała, dlatego że ona jest no ultra mało popularna. I jest to autorka czeska, z tego co się nie mylę. Sekundkę. Tak, no bo to są nawet czeskie klimaty, dlatego że wydawnictwo Afera ma taką, nie wiem, serię, która dzieli się na właśnie w zależności od tego, z jakiego kraju są pisarze, na czeskie klimaty, nie wiem jakie jeszcze tam oni mają, ale nie wiem, może słowackie klimaty, bo to są właśnie autorzy gdzieś tam z tych krajów południowych od nas. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Dobra, nieważne. W każdym razie ta książka jest ultra bolesna, ultra przejmująca. Mamy tutaj postać chłopaka, młodego chłopaka, który dorastał w takim ultra nieprzychylnym środowisku, bardzo mocno takim, nazwałabym to taką klasą, no niską klasą społeczną, nie wiem, czy mogę powiedzieć robotniczą, ale on w ogóle chyba żyje, wychowują go dziadkowie przez wychowują go dziadkowie i on od nich nie dostaje zbyt dużo miłości. Może nie pamiętam, czy oni się nad nim znęcali w jakiś sposób, ale na pewno nie było to takie przytulne środowisko i on bardzo mocno chce się z tego miejsca wydostać. To jest w ogóle też taka właśnie mała, malutka wioska czy malutka mieścina znajdująca się właśnie nad tym tytułowym jeziorem i on z tego miejsca pragnie wyjechać, co też mu się udaje, ale ogromnym po prostu wysiłkiem. Tylko że miejsce, do którego trafia, wcale nie okazuje się być dużo lepsze, ponieważ znajduje sobie co prawda pracę, ale to w jakich okrutnych warunkach tam pracuje, no jest strasznie ciężkie. On też ma taki cel, aby znaleźć swoją matkę, bo wie, że ona jakby żyje, ale no nigdy chyba, czy tam, nie wiem, czy nigdy jej nie spotkał, czy ona wyjechała w bardzo młodym wieku, bo ja tam książkę czytałam już jakieś
półtora roku temu, więc tak wszystkiego bardzo dobrze nie pamiętam, no ale mniej więcej o coś takiego chodziło, ale sposób, w jaki to jest przedstawione, ta książka jest bardzo naturalistyczna, bardzo mocno wulgarna i brutalna, więc ostrzegam Was przed tym, bo wiem, że nie każdy lubi takie książki, jakby to jest też ciężko lubić, tylko wiecie, to trzeba jakby docenić i po prostu umieć też przetrawić, bo nie każdy będzie po prostu w stanie się z takim też ładunkiem emocjonalnym, taką surowością mimo wszystko zmierzyć, także informuję Was o niej, bo naprawdę uważam, że warto. To jest możliwe. Ja bym, wiecie co? Teraz mi to przyszło na myśl, że tą książkę bym trochę porównała do książki, którą czytałam ostatnio, czyli do Młodego Munga. Tyle tylko, że nie pamiętam. Coś tak mi się świta, że ta książka chyba też jest napisana w takiej, po części w takiej gwarze, więc już w ogóle to by było wtedy takie jakby podobne, ale jeśli chodzi o właśnie taką surowość i taki trud tego wszystkiego, taki naturalizm, to porównałabym ją do Młodego Munga, więc myślę, że jeśli podobała Wam się ta książka, w sensie jeśli doceniliście Młodego Munga, to warto się zainteresować też Jeziorem z wydawnictwa Afera Bianki Belowej. I kolejna pozycja to coś, co się, ja czytałam tylko jedną książkę tej autorki, ale w ogóle chciałam powiedzieć o jej twórczości, mimo tego, że czytam jedną książkę, ale still, ta autorka nie jest w Polsce zbytnio popularna, zbytnio dużo się o niej nie mówi, a wiem, że w Stanach ona była, bo ona chyba, nie wiem, czy ona jeszcze żyje. I'm so sorry. Chyba tak. Ale chodzi mi w każdym razie o Jean Didion. Także ja tutaj Wam to napiszę, czy ta autorka jeszcze jest w naszym świecie. Ale niemniej jednak jej twórczość, ta książka przynajmniej jak na razie, bo mówię, więcej nie czytałam, ale pamiętam, że kiedy ją czytałam, kiedy ją skończyłam, to miałam takie przeczucie, że to jest typ książek, po który ja pragnę sięgać, jakie ja pragnę czytać. One są tak przepełnione emocjami, taką wielką wrażliwością, ale też wielkim takim bólem i takim trudem przy tym wszystkim też, bo Jean Didion opisuje, z tego co mi się wydaje, we wszystkich swoich książkach, ale on po prostu pisze autobiograficznie. I tutaj mieliśmy historię jej córki, tego w ogóle jak ona właśnie ją wychowywała, no w ogóle od momentu gdzieś tam jej przyjścia na świat, do czasu, aż niestety jej córka zmarła, więc no sama historia, wiadomo, kiedy o tym tylko pomyślimy, to jest to strasznie przejmujące, ale Jean Didion potrafi to ubrać jeszcze w taki poetycki język, poetycki, ale i niezwykle wrażliwy, przejmujący, trafiający prosto w serce. To są książki, na których bardzo łatwo się popłakać. Przynajmniej ta, taka była i też to jest taki mój plan, aby w jak najbliższym czasie sięgnąć po Rok Magicznego Myślenia. Ale właśnie twórczość tej autorki, mam wrażenie, że u nas w kraju nie jest doceniana. Pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy odkryłam tak naprawdę gdzieś taki, wiecie, regał w moim Empiku z książkami tej autorki, to byłam bardzo zdziwiona i kupiłam wtedy też tą książkę. No i mówię, byłam zdziwiona, że jest taka autorka. Pamiętam, że ktoś mi napisał też w komentarzu właśnie, że ona w Polsce nie jest ceniona, więc dokładam swoją cegiełkę do tego, aby coraz bardziej ceniona była. I następna pozycja. W sumie nie wiem, czy ta książka jest taka bardzo mało popularna, ale ja o niej nie słyszałam przynajmniej od zbyt wielu twórców i są to Przekleństwa niewinności. Tytuł, który może gdzieś tam Wam się obił o uszy, bo ta książka, ona w sumie jest dosyć popularna, ale ja zbyt dużo jej na naszych polskich bookmediach nie widzę, ale też mogliście o niej słyszeć z uwagi na film, który wydaje mi się, że jest dosyć mocno znany, ale on powstał no oczywiście gdzieś tam na podstawie właśnie książki Jeffreya Eugenidesa i jejku, to jest takie fajne, w sensie, dobra, to było dziwne, że ja powiedziałam, że to jest fajne, bo to jest o 5 samobójczyniach. Ale dla mnie to było fajne, dlatego że też narracja tej książki jest bardzo fajna, dlatego że mamy właśnie pięć sióstr, które każda po kolei traci swoje, w sensie, no po prostu popełnia samobójstwo. I mamy też, one były zawsze bardzo takie ekscentryczne i przyciągały uwagę wielu ludzi, głównie chłopcy czuli się w ich otoczeniu tacy jakby ale zahipnotyzowani przez nie. No i mamy właśnie kilku chłopców, którzy teraz już są dorośli i opowiadają nam z perspektywy, w ogóle właśnie ta perspektywa tutaj była bardzo ciekawa, bo oni raz chyba z tego, co mi się wydaje, mówią właśnie jako, że już są dorośli, ujawniają to, że są dorośli, ale przez dalszą część książki oni
tutaj jest to napisane, jakoby oni byli tymi nastolatkami, ale fajne jest też bardzo to, że oni sami próbują się dowiedzieć, dlaczego te dziewczyny to zrobiły. Spoiler, oni tego się dowiadują i to było dla mnie takie trochę jednak, nie wiem, bo ja lubię książki z otwartym zakończeniem, ale tutaj to jakoś takie było, że czegoś mi tam brakowało, ale to, że my, jako czytelnicy, bierzemy udział w tych książkach niemalże jako tacy detektywi, to mi się tutaj bardzo podobało. Ja się czułam właśnie jak taki współdetektyw w tej historii, także polecam Wam, jeśli lubicie takie też intrygujące portrety psychologiczne, to wydaje mi się, że to może być coś dla Was. I kolejny tytuł to jest coś, o czym ja mówię dosyć często na kanale, mam wrażenie, ale poza mną ja nie widziałam, żeby ktokolwiek w tej książce kiedykolwiek, gdziekolwiek mówił. I jest to Rów Mariański, czyli pozycja, którą zakupiłam, pamiętam, w zeszłym roku w Dedalusie za całe 16 zł, więc tutaj no, cena też mnie mocno skusiła, ale jak dobrze, że ta cena taka była, iż ja tą książkę zakupiłam. Dlatego, że ona trafiła, z tego co pamiętam, do topki mojego ubiegłego roku, a jeśli nie, to i tak to była bardzo wysoko. Dlatego, że to jest historia bardzo przejmująca, ale i przy tym wszystkim niezwykle zabawna. Dlatego, że mamy tutaj młodą dziewczynę, która dopiero co straciła swojego brata oraz już takiego w podeszłym wieku mężczyznę, którego chyba bliska przyjaciółka też no, w ostatnim czasie zmarła. Oni poznają się z biegiem przypadków, dosyć w takiej śmiesznej sytuacji, na cmentarzu i od tego czasu gdzieś zawiązują swoją relację, która nigdy by nie przypuszczali, że może się zawiązać, też no, między nimi jest znaczna różnica wieku i oni przede wszystkim, ta ich relacja jest pełna takiego humoru, ale i oczywiście no, smutku, no bo jednak są oni straumatyzowanymi ludźmi, dopiero co stracili bardzo bliskie sobie osoby, ale w tym wszystkim oni właśnie bardzo wiele się od siebie uczą, pomagają sobie na wiele sposobów i jakoś tak no, pomagają sobie właśnie w tym ciężkim czasie poradzić sobie z tym, co ich spotkało, więc ta książka naprawdę wywołała u mnie i śmiech, ale i no, sprawiła, że byłam taka, no nie to, że wiecie, przygnębiona, ale było mi po prostu przykro, więc polecam Wam ją szczerze, z całego serca i chciałabym, aby, no po prostu mówię, tak jak w przypadku każdej z tych książek, ale ta naprawdę nie widziałam innej osoby, aby gdzieś tam o niej mówiła, więc no ja bym tą osobą i mam nadzieję, że takich osób trochę się jeszcze pojawi albo, że Wy po tą książkę może postanowicie sięgnąć. Na sam koniec coś z też bardzo ciekawym portretem psychologicznym, tak jak mówiłam to w przypadku tej książki i teraz już właśnie ostatnia pozycja, którą Wam na dzisiaj tutaj przygotowałam, żeby o niej powiedzieć, to jest Pani March. Książka, która nie cieszy się ani zbyt dużą popularnością, ani też zbytnio dobrymi opiniami, chociażby na platformie Goodreads, dlatego że ona ma chyba 3,3 gwiazdki, z tego co pamiętam, ale ja szczerze powiedziawszy zupełnie tego nie rozumiem, bo tak jak niektóre książki są na przykład w takiej kategorii dziwaczne albo mocno brutalne, to wtedy okej, rozumiem, że komuś może się to nie podobać, ale czemu ktoś ocenia samą Panią March, to tego nie wiem, dlatego że uważam, że ta książka jest ultra ciekawa, dlatego że mamy tam kobietę, która w ogóle to się dzieje w latach 60. w Stanach, więc klimat jest strasznie fajny. I mamy pewną kobietę, która żyje bardzo w takim jakby dostatnio, dlatego że jej mąż jest bardzo poczytnym pisarzem. Niemniej jednak pewnego dnia publikuje on książkę, w której główną bohaterką jest prostytutka, której zbyt wiele osób w jej otoczeniu nie lubi. No i niestety padają przypuszczenia, że to ta jego żona, ta kobieta, główna bohaterka, była pierwowzorem do tej postaci. No i oczywiście gdzieś tam ona nie jest z tego powodu zadowolona i rozpoczyna pewnego rodzaju śledztwo, czy jej mąż jakby naprawdę to zrobił i też w ogóle ona sobie po prostu bardzo wiele w swojej głowie potrafi ubzdurać. Ona popada w taką obsesję na punkcie samych swoich gdzieś myśli, swoich wyobrażeń na temat rzeczywistości, która jest zniekształcona właśnie no przez te jej myśli. Wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. To jest wszystko takie poplątane, bo my już sami nie wiemy, co jest rzeczywistością, a co jest gdzieś tam ułudą i wytworem jej pełnego obsesji i wiecie, dziwnych myśli. Już teraz się pogubiłam, ale w swoim jakby zdaniu, ale wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. I to jest strasznie takie intrygujące po prostu, bardzo wciągające, zajmujące, no i takie dziwaczne, ale przede wszystkim też trochę zabawne. No jest to taki portret po prostu obsesji, co mi personalnie bardzo ciekawie się w tej książce gdzieś tam śledziło i z tą kobietą podążało. Także
bierzcie tę książkę, naprawdę uważam, że warto. I dajcie znać, jak Wam się spodobała oraz jak spodobały Wam się wszystkie książki, o których tutaj dzisiaj powiedziałam, dlatego że to już było na tyle. Może którą z nich już czytaliście. Dajcie mi koniecznie znać, czy właśnie macie ją już ze sobą, czy może macie ją w planach, czy w ogóle kiedyś słyszeliście o tych książkach. Ja jestem tego bardzo ciekawa i już bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa!